sobotnie popołudnie 15 września na cieszyńskim rynku odbył się drugi festiwal organizacji pozarządowych Cieszyński Przekładaniec. Na wydarzenie to zaprosiła Gminna Rada Działalności i Pożytku Publicznego, a także burmistrz Cieszyna, Muzeum Śląska Cieszyńskiego oraz Cieszyński Ośrodek Kultury. Są to organizacje działające w różnych obszarach życia mieszkańców. Jest ich ponad 20, na pewno grubo. I tak jak mówię, są i sportowe z atrakcjami dla dzieciaczków, są organizacje działające charytatywnie, pomocowo, są organizacje, które zajmują się kulturą stricte, są organizacje, które zajmują się działalnością na rzecz kobiet, no i wiele innych. No przede wszystkim kierujemy ten festiwal do mieszkańców. Chodzi o to, żeby mieszkańcy byli zorientowani i mieli możliwość poznania tych organizacji, ich działań, celów, które realizują, ponieważ no, tych wiadomości wciąż jest niewiele, informacji niewiele, a Cieszyn słynie z tego, że ma jedną z największych ilości organizacji takich pozarządowych. Tych organizacji przybywa tutaj na cieszyńskim rynku, jest ich więcej niż na przykład w zeszłym roku? Na pewno tak, na pewno tak, chociaż w tamtym roku nie było zbyt sprzyjającej aury, a mimo wszystko pierwszy festiwal myślę, że się wpisał na tyle dobrze, że w tej chwili mamy nadzieję kontynuacji tych festiwali corocznie. Jestem przedstawicielem SOR Optymistek jako organizacji właśnie w Gminnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego przy panu burmistrzu. Są różne zapytania, informujemy właśnie o tym, jakie mamy propozycje dla przede wszystkim mieszkanek Cieszyna. Mamy ich sporo, mamy pięknie wydane ulotki. Swoją działalnością nawet w tej chwili już przechodzimy do Czechowic, gdzie również będziemy realizować jedno z działań, czyli porady dla kobiet prawne, bezpłatne. Stoiska i prezentacje przygotowały różne organizacje pozarządowe. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również bezpłatne badania, dlatego w tym miejscu zatrzymaliśmy się na dłużej. A jak się okazało, skorzystać z darmowych porad mogły także przyszłe czy świeżo upieczone mamy. Z ramienia Fundacji Zdrowia Śląska Cieszyńskiego promujemy zdrowie od kołyski, czyli przez zdrową ciążę, zdrowe odżywianie w ciąży, po porodzie, skorzystanie z fenomenu matki natury, jakim jest karmienie piersią. Pomożemy paniom rozwiązać problemy laktacyjne, jeżeli takie są. Koleżanka dietetyczka z kolei będzie pomagała w ustaleniu prawidłowego odżywiania. Koleżanka z udziału noworodków pokaże, jak w czuły sposób pielęgnować noworodka, ponieważ dzieci są kompetentne, wielozmysłowe i kąpiel powinna być randką z dzieckiem z ukierunkowaniem na pobudzanie wszystkich zmysłów, wzroku, słuchu. Najważniejszy ze zmysłów to jest dotyk, więc kąpiel połączona z masażem sprzyja prawidłowemu rozwojowi fizycznemu, intelektualnemu małych dzieci. Promujemy też rodzicielstwo bliskości, czyli dotyk, noszenie. Jesteśmy z tej grupy noszeniaków, ssaków noszeniaków. Wesprze nas jeszcze ratownik, żeby pokazać rodzicom, jak radzić sobie w trudnej sytuacji w przypadku dziecka zachłyśniętego, bądź które wypadnie z automatyzmu oddechowego, mówiąc kolokwialnie, będzie się zanosiło. Tego dnia na cieszyńskim rynku w ramach przekładańca nie zabrakło również występów artystycznych, zabaw oraz warsztatów. Marta Szymik-Telesz dla portalu OX.pl.